Zobaczcie moje spawanie. Tutaj w jednym miejscu. Tu jest troszeczkę takie zachwianie. Tutaj troszkę za grubo. To znaczy, że elektroda poszła chyba troszkę za wysoko. No ale tu początek. Całkiem. Potrzebuję łączyć dwie części i będę troszeczkę próbował, ćwiczył. No i tutaj były właśnie dwa takie odpady ucięte piłą. A zaraz wam pokażę, jak to pod spodem wygląda. Z tej strony to wygląda nieźle, jakby się zeszlifowało. A druga strona, o, wygląda tak. Spod palnika, spod piły, jakoś pourywane, pocięte. Ale to nie ma znaczenia, bo to było na próby. No zobaczę, jeszcze sobie przećwiczę. Spróbuję tą drugą stronę przyspawać. Troszeczkę może prąd zwiększę 10 A. No zobaczymy, bo chciałbym, żeby ten spaw wychodził mi taki bardziej płaski. No już otuliny to prawie nie musiałem obstukiwać. Zaraz wam pokażę kawałek otuliny. Zobaczcie, to jest kawałek otuliny. Po spawaniu praktycznie sama odeszła. To jest otulina. O, zobaczcie z drugiej strony. To jest otulina, która sama po prostu, jak dochodziłem już... Jak tu już zacząłem i tu już prawie kończyłem, to widziałem, jak ona tu się sama podnosiła do góry. O tak. No może jakieś porady od was dostałbym, żeby właśnie dwie kostki będę musiał pospawać. Zrobić oczywiście faski z jednej i z drugiej strony. I żeby później było tutaj ładnie płasko, żeby nic nie wystawało. No także próbuję. A, jaka ta elektroda? Zobaczcie, to jest elektroda Omnia 46 60 13 i żółta. Grubość 2,5. Czy grubszą elektrodą trzeba do takiego materiału? No, mówię, ja w spawaniu nie jestem specjalistą, to tylko dla siebie. Jak będziecie chcieli pomóc, zapraszam. I zapraszam na mój drugi kanał Made Install. Dziękuję.